Z powodu epidemii koronawirusa gwałtownie zmniejszyły się zasoby krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Kriolecznictwa w Raciborzu. Dyrektor raciborskiej placówki apeluje, by każdy, kto może, podzielił się tym bardzo ważnym darem, którego nie można wyprodukować. W tym trudnym czasie krew naprawdę jest potrzebna. Krew ratuje życie i warto ją oddawać. Wiele osób ma wątpliwości, czy w sytuacji zagrożenia epidemicznego powinno się oddawać. Odpowiedź brzmi z naszej strony krwiodawstwa: tak, jak najbardziej. Krew jest potrzebna każdego dnia. Bardzo ważne jest, aby w tym trudnym czasie odpowiednio zarządzać krwią. Jeżeli już podejmiemy decyzję o oddaniu krwi, z tej strony bardzo zachęcam jako dyrektor krwiodawstwa do oddawania krwi, to bardzo proszę, jeśli mamy skończone 18 lat i jesteśmy zdrowi, nie podróżowaliśmy do innego kraju i nie mieliśmy kontaktu z osobą zagrożoną wirusem lub objętą kwarantanną, przyjdźcie do centrum lub do jednego z naszych terenowych oddziałów i oddajcie krew. Podzielcie się tym cennym darem. Oddawania krwi w okresie epidemii nie należy się obawiać. Cały proces odbywa się z zaleceniami sanitarnymi, a każda osoba przed oddaniem krwi przechodzi specjalny wywiad i badanie lekarskie. Na pewno zapewne dawców, że wszystkie normy, które wprowadził konsultant krajowy i są spełnione. Dezynfekcje, wywiad, ankiety przeprowadzamy z każdym dawcą, szczegółowe badania i wszystkie normy bezpieczeństwa mamy jak najbardziej w naszym centrum dopatrzone. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Kriolecznictwa w Raciborzu pobiera także osocze od osób, które wygrały walkę z koronawirusem. Pomaga one przezwyciężyć tę chorobę innym zarażonym osobom. Możemy się pochwalić, że nasza placówka już odebrała osocze od ozdrowieńców. To jest 13 i 14 pobieraliśmy. 13 mieliśmy 3 osoby, które odbyły chorobę, przebyły już wirus koronawirusa, zgłosiły się do nas same i to 3 osoby, a w czwartek 14 od jednej osoby pobraliśmy, wszystko poszło sprawnie, dawcy deklarowali się, chcieli się podzielić swoim osoczem, żeby pomóc w wyzdrowieniu następnym osobom. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Kriolecznictwa w Raciborzu wraz z oddziałami terenowymi działają od poniedziałku do piątku, a w obecnym czasie oferują także swoje usługi w soboty. Szczegóły dotyczące godzin otwarć znajdują się na stronach internetowych Centrum Krwiodawstw.